pamiętajmy, że my już się nie chowamy w cieniu, nie odcinamy się, kiedy potrzebujemy, kiedy sytuacja jest, wymaga czasami dodatkowej jakiejś takiej naszej energii, jest intensywna, to nie jest to już ucieczka, nie jest to już odcinanie się. To jest po prostu decyzja i wybór tego, że potrzebujemy po prostu pobyć sami ze sobą, że potrzebujemy tego światła, tej miłości, takiej samo tego self-love, czyli tego pokochania siebie, bycia samemu ze sobą. Ból, który przychodzi, doświadczenia, które przychodzą, one są dla nas i stają się takim naturalnym cyklem, naturalnym taką falą, która się pojawia i odchodzi. Uczymy się coraz częściej właśnie nie nazywać już tego, że i dawać otoczki do pewnych wydarzeń, do pewnych doświadczeń, że dzieje się taka nie inaczej i że oplatujemy właśnie jakieś wydarzenia długą historią jeszcze do tego powiązaną z jakimiś zdarzeniami z przeszłości i tak dalej. Także przestajemy to robić, przestajemy już dodawać takie dialogi do naszego życia. Szczególnie te takie zawarte, które są zawarte w tych wydarzeniach, które gdzieś tam miały wpływ na to, jak nasze życie było utkane do tej pory. I trudne rzeczy, trudne to nawet nie jest, właśnie nawet zmiana słownictwa, wyzwania się, które się pojawiają, to są po prostu, to są rzeczy nieuniknione. Tak samo jak właśnie w normalnym takim codziennym życiu my się zmagamy z różnymi wyzwaniami co do takich normalnych, codziennych spraw, jak praca, zakupy, rodzina, dzieci, relacje, to staje się dla nas naturalnym właśnie to doświadczanie tych różnych fal dyskomfortu, fal takich troszeczkę bardziej intensywnych emocji. I my coraz częściej po prostu wybieramy to świadome przeżywanie i za każdym razem staje się to coraz lżejsze. To jest niesamowite, kiedy sobie sami przypominamy właśnie coś, co jest bardzo ważne, że stajemy się swoim własnym nauczycielem, stajemy się taką swoją własną przypominajką, takim budzikiem, który ustawiamy budzik na jakąś godzinę, on nam ma o czymś przypomnieć, a my już jesteśmy w tym miejscu, że ten nasz wewnętrzny głos, on jest już na tyle wyrazisty, że mówi nam o tym, co mamy zrobić. Mówi nam i przypomina właśnie o tym, że to przejdziemy, że będzie następny moment. Mówi nam i sygnalizuje w naturalny sposób, poprzez naturalny sposób, czyli to jest naturalny sposób, to jest nasze życie. Naturalny sposób, czyli to są te sytuacje, to są te relacje, to są odczucia w ciele. I w ten sposób właśnie nam życie będzie przypominało właśnie o tym, gdzie, w jaką stronę, co mamy zrobić, jak mamy zrobić. Zrobimy coś w jakimś kierunku, jeżeli to nie jest ten kierunek, który gdzieś tak naprawdę chcemy, to te decyzje będą coraz szybciej się po prostu transformować i będziemy wybierać
nawet jeżeli wybierzemy to, czego tak naprawdę nie chcemy, to i tak to jest to, czego my potrzebujemy. I za każdym razem to doświadczenie będzie coraz prostsze. Po prostu zaczyna właśnie to nasze życie tkać taką nicią takiej swobody, prostoty, lekkości, zrzucenia tej takiej otoczki presji, którą sobie stworzyliśmy. Presji właśnie związanej nie tylko z naszym życiem, z naszymi decyzjami, ale nawet presji, w której pokazujemy jakby swoją istotę, czy presji, w jakiej świat nas postrzega, czy jak my postrzegamy świat. I to zaczyna po prostu luzować, to zaczyna odchodzić i puszczać. I to jest właśnie ten taki proces przechodzenia właśnie z tej takiej wręcz ciasnej, takiej kurczę niewygodnej sytuacji do takiej swobodnej, normalnej jakiejś nauki, normalnego przechodzenia, doświadczania tych naszych codziennych spraw. Na tym poziomie głębszym naszego serca, tak jak właśnie doświadczamy tego wszystkiego poprzez to połączenie tutaj. Tak jakby nasz umysł, który jest nam bardzo potrzebny, nasze ego, które jest częścią nas i korzystamy z niego, jednak coraz częściej wybieramy i wiemy już, że nasze życie jakby już prowadzimy z tego miejsca, z naszego serca, z naszych wewnętrznych wyborów, z tej klarowności, która jest w nas, która mieszka w nas. Także parę słów tutaj i tak, niech taki właśnie spokój, ta normalność nam towarzyszy w każdej chwili. Normalność do tego, żeby... Słuchajcie, normalność do tego właśnie, też żeby właśnie być normalnym, ale też normalność do tego, żeby być super, żeby być ponad, żeby znajdować tą normalność w tym, że jeżeli chcemy zrobić coś super ekstra, jeżeli chcemy, nie wiem, ubrać się inaczej, chcemy zrobić wrażenie na sobie, na kimś, chcemy coś stworzyć, zrobić coś naprawdę fascynującego, przeżyć coś niesamowitego, to właśnie też tą normalność dostrzegać w tym i właśnie w tym, że to jest normalne, dlatego że to jest wyjątkowe samo w sobie, to jak nazwane jest właśnie takie prostota, to ta prostota, ona ma być właśnie prostotą tego doświadczenia, tego po prostu odczuwania, bycia, życia w każdej formie tej naturalnej, w formie z fajerwerkami, w formie, jeżeli jesteśmy na kurczę rowerze i jedziemy, Bóg wie jak szybko i szalejemy, jedziemy szybko przez las, albo jedziemy powolutku spacerkiem, szosą, rozglądamy się dookoła. Te obie formy, choć wydawałyby się jedna ekstremalna, druga taka spokojna, one obie są po prostu takie, jakie mają być i one mają właśnie tą swoją głębię, dlatego że nie nadajemy już więcej jakby tej takiej nalepki, że coś jest bardziej wyjątkowe albo mniej. Że to jest fajniejsze albo mniej fajne. Każdy moment i wszystko staje się po prostu takim naszym
spełnieniem, taką właśnie pełnia. Widzę, że to słowo właśnie bardzo często wraca teraz. Właśnie tą pełnią każdego doświadczenia. Każdej chwili. Ślę Wam dużo światła i dużo miłości. Pozdrawiam serdecznie.